Dzień dobry Państwu, Bogdan Miszczak, witam w programie Gość Obiektywu, a ja rozmawiał będę z panem Piotrem Uruskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, a zarazem Zjednoczonej Prawicy tej kadencji. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zgodnie z tym, co stało się w Sejmie, mandat wasz nie został, mówię o posłach i posłankach, wygaszony, tylko jeszcze po 13 października zbierzecie się państwo w Sejmie, żeby przyjąć kilka uchwał. Takie są zasady i takie są możliwości prawne, więc tak się zdarzy, że rzeczywiście po wyborach jeszcze parlament spotka się. Ale mówi opozycja, że tam są jakieś przemycane ustawy do przegłosowania. Czy to już w harmonogramie prac jest zapisane? O czym będziecie debatować? I jeszcze nie, natomiast opozycja mówi i zawsze ma takie prawo, bo przecież po to jest opozycja, żeby mówiła, kontrolowała, sprawdzała. Czyli nic raczej tam ukrytego nie będzie? Raczej nie. Panie pośle, to pierwsza pana kadencja. Wcześniej był pan samorządowcem, wykładowcą uczelnianym. Jak się to zmieniło, bycie samorządowcem i zarządzaniem miastem, czy współzarządzaniem miastem, jakim jest Sanok, a potem posłem w Sejmie? Różnica trochę jest. Tak, różnica jest. Dla mnie to była jakby długa droga. Od parlamentarzysty, można powiedzieć, studenckiego, bo kiedyś byłem w Parlamencie Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, we władzach studenckich Krakowa, Uniwersytetu Jagiellońskiego, czym zawsze się szczycę, bo dużo tych osób, które wtedy funkcjonowały, spotykam teraz w parlamencie czy w innych instytucjach rządowych. To była jakby taka kuźnia kadr, a później rzeczywiście przyszedł samorząd, Rada Dzielnicy, Zarząd Ogródków Działkowych. Dwie kadencje byłem tutaj radnym powiatu, a później wiceburmistrzem Sanoka. Zmiana jest diametralna, niemniej jednak te wszystkie szczeble, które udało mi się przejść po drodze, bardzo pomogły mi w pracy parlamentarnej z uwagi na to, że jak to się mówi kolokwialnie, jak ktoś ten chleb po drodze już jadł, to dużo łatwiej zrozumieć przyczyny, skutki, ale też i problemy, które znajdują się i które trzeba rozwiązać i później próbować przełożyć na to wszystko, co dzieje się w Warszawie. A dla mnie właśnie ta praca parlamentarna głównie polegała na tym, aby pomagać tutaj samorządowcom lokalnym docierać do odpowiednich instytucji centralnych w pozyskiwaniu środków. Bo to była rzeczywiście pierwsza kadencja, więc taka kadencja, która, w której przez długi czas nie było posła na ziemi sanockiej i trzeba było dużo energii włożyć w to, żeby tam w Warszawie zaistnieć, ale też i otwierać odpowiednie drzwi dla samorządów lokalnych. Ale jako ten trochę nowicjusz w Sejmie wspierał się pan tymi starymi wyjadaczami, bo tak można powiedzieć, którzy już kilka kadencji byli w Polsce, potrafili wprowadzić, czy czuli taki oddech, że coś nowego, świeżego, młodego przychodzi? Nie, tu muszę bardzo dobrze powiedzieć o naszych kolegach parlamentarzystach, zwłaszcza tu z regionu, między innymi o pośle Bogdanie Żońcy, czy innych parlamentarzystach, którzy naprawdę życzliwie próbowali nam też pokazać taką drogę, tym nowicjuszom, taką drogę, jaką należy kroczyć w parlamencie. Pomagali otwierać drzwi? Pomagali w tym, żeby zrozumieć, jak funkcjonują pewnego rodzaju mechanizmy, w jaki sposób to wszystko funkcjonuje. To było bardzo duże ułatwienie, ale ja miałem też właśnie to szczęście, że z czasów Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej, z innego okresu życia i funkcjonowania, też spotkałem koleżanki i kolegów, którzy funkcjonowali i też dużo łatwiej było mi się odnaleźć na samym początku. Zjednoczona Prawica to jest ta frakcja kojarzona z panem ministrem sprawiedliwości, panem Ziobro. Czy nazwałby się pan ziobrystą? Myślę, że w ramach parlamentu wszyscy jesteśmy klubem parlamentarnym Prawa i Sprawiedliwości. Oczywiście są pewnego rodzaju... Bo ta znajomość była właśnie z tych okresu jeszcze studenckiego, prawda? Tak, to rzeczywiście tak się złożyło, że to był tamten czas i później rzeczywiście przyszła ta propozycja kandydowania, zresztą bardzo ważna dla ziemi sanockiej, dla samego Sanoka, bo to trzeba też uczciwie powiedzieć. Sanok zawsze otrzymywał słabe miejsca na listach wyborczych, no i długi czas nie miał parlamentarzysty. Powiat jest dość duży, ziemia sanocka bardzo rozległa, a historycznie sięgała aż po Rymanów
i po głębokie Bieszczady, więc teraz tak się złożyło, że ten teren ma swojego posła i ta propozycja przyszła właśnie ze strony pana ministra Zbigniewa Ziobry. Panie pośle, bo tak pan mówi, Sanok dawno nie miał swojego przedstawiciela w parlamencie, teraz ma. Ja pamiętam jeszcze propozycje JOW-ów, które były kiedyś jeszcze koalicji, teraz mówił o tym bardzo dużo Kukiz. Czy nie uważa pan, że skoro w Polsce jest 350-360 powiatów, że gdyby były te głosowania na te jednomandatowe, to taki Sanok czy takie Lesko mogłyby mieć swojego parlamentarzystę w Sejmie? W dzisiejszym układzie bardzo trudno jest, żeby ktoś z Bieszczadów wygrał w porównaniu ilości głosów. No, z Krosnem czy z Jasłem trudno jest wygrać. Czy ten pomysł o tym, żeby te JOW-y wróciły, żeby były te jednomandatowe okręgi wyborcze, wtedy Piotr Uruski, kandydat Sanoka, miałby bardzo duże szanse na to, żeby wejść. Czy ktoś z Leska na przykład? Tak, na pewno trzeba i należy pomyśleć o tym tak, aby regiony miały swojego przedstawiciela. Widać, jak jest to ważne chociażby po tej kadencji, kiedy do ziemi sanockiej, ale też i do okolic, bo mówię ziemia sanocka, ale myślę też już nie tylko Sanok, szeroko, tak? Historycznie o tej ziemi obejmującej również i Brzozów, i Lesko, i Bieszczady. Bo widać, jak dużo można, jak dużo inwestycji, jak dużo zadań centralnych trafiło właśnie tutaj na te tereny, a wcześniej były to tereny omijane inwestycyjnie. I na pewno myślę, że nawet jeśli nie weszły dzisiaj jednomandatowe okręgi wyborcze, to i tak wyborcy i ludzie myślę, że zrozumieli to, że mówiąc zupełnie kolokwialnie, bliższa koszula ciału niż marynarka i zawsze lepiej jest mieć własnego przedstawiciela i parlamentarzystę w Warszawie, niż gdzieś sięgać daleko, no bo też każdy będzie zawsze, mówiąc też zupełnie kolokwialnie, ciągnął w swoją stronę. O tych inwestycjach, o których pan mówi, obwodnica Sanocka, Centrum Sportu, Zakład Karny, mówiło się o tym, że to już szybko powstaną. Dalej obwodnicy nie ma, dalej się wleczemy po Sanoku. Zakład Karny podobno gdzieś jest na planach, a Centrum Sportu no niestety nie przyjmuje, basen jest nieczynny. Panie pośle, no, miała być to wizytówka Sanoka, prawda? Tak, i dołożyliśmy wszelkich starań naprawdę, aby tak było, ponieważ udało nam się stworzyć dobre finansowanie, uzyskać pieniądze z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Bo też pytam o to, bo sam pan mówił, że moje 5 groszy w to sam osobiście włożyłem, prawda? To tak jest i bardzo się troszczę o to, żeby nadal ten obiekt pracował i wiem, że tak będzie. Natomiast po tym, jak udało nam się uzyskać dla Centrum Rehabilitacji i Sportu dobre finansowanie z Ministerstwa Sportu, pieniądze wyłożyło też miasto, no zdarzyło się duże nieszczęście, które jest na etapie w chwili obecnej wyjaśniania. Ja również złożyłem do organów ścigania pismo w tej sprawie. Wiem, że zawiadomienie złożył również burmistrz Sanoka i na pewno będziemy dochodzić tego, w jaki sposób się to stało, ponieważ ziemia sanocka długo czekała na tą inwestycję. Jest to inwestycja strategiczna dla rozwoju sportu. Ale szukamy winnego dzisiaj, czy chcemy to naprawić? Chcemy to naprawić, a jednocześnie też szukamy winnego, ponieważ są kwestie odszkodowań, ubezpieczycieli i też tego, że wyraźnie, jasno trzeba wiedzieć, na którym etapie został popełniony błąd. Bo błąd został popełniony. Błąd został popełniony, co zostało unaocznione. Inwestycja jest za 40 milionów złotych, więc nie możemy wobec tego przejść obojętnie i trzeba to dokładnie wyjaśnić. I to będziemy robić. Natomiast, a jak panu się jeździ po Sanoku? Natomiast co do innych inwestycji, to powiem tak. Rzeczywiście podjęliśmy ogromne zadania inwestycyjne związane z remontami dróg krajowych, które wpisywaliśmy do tego, aby były remontowane w tej kadencji Sejmu i to się stało. Ja przez jakiś czas też byłem członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury i wraz z innymi, wraz właśnie z panem przewodniczącym ówczesnym komisji, obecnym europosłem Bogdanem Rzońcą, z innymi osobami też wpisywaliśmy te drogi do zadań. No i dzięki temu zostały wyremontowane, można powiedzieć, główne
trakty dróg krajowych. Ulica Lipińskiego, ulica Królowej Bony, ulica Przemyska, Lwowska, Dworcowa, a teraz Krakowska, ta, którą można dojechać właśnie w stronę Krosna, Jasła, powiedzmy główna arteria Sanoka. No i obwodnica, którą jeszcze nie jeździmy, ale naprawdę jest już bardzo blisko. Jest bardzo potrzebna Sanokowi. Tak, jest bardzo potrzebna i jest bardzo blisko. W chwili obecnej jest wylewany asfalt już na obwodnicy Sanoka, naprawdę za chwilę już będzie dobrze, będziemy się cieszyć z tego, że będziemy jechać piękną, wyremontowaną ulicą Krakowską i jednocześnie też będziemy przejeżdżać obwodnicą Sanoka. Jeszcze naprawdę tylko kilka miesięcy cierpliwości. Panie pośle, a nie boi się pan jako mieszkaniec Sanoka, że turyści przez obwodnicę miną Sanok i pojadą w Bieszczady? A dzisiaj Sanok żyje z turystów, bo przecież to są setki tysięcy osób, które odwiedzają Muzeum Beksińskiego, odwiedzają skansen, no, perełki architektury, którą możemy pokazać tylko w Sanoku. Tak, ale myślę, że Sanok ma tak dużą magię przyciągania i urok. I ten marka, zamek z góry będzie takim magnesem? Będzie takim magnesem. Poza tym marka Muzeum Historycznego, to jak duże są zbiory ikon, kolekcja Beksińskiego, to jest taki magnes, który myślę żadna obwodnica czy autostrada nie jest w stanie odciągnąć turystę czy człowieka, który chce to zobaczyć, od tego, żeby przyjechać do Sanoka, a tym bardziej skanser, który przecież wiemy, że odwiedza ponad 150 tysięcy turystów rocznie, więc już jest to marka sama w sobie. Myślę, że to nie zaszkodzi. Panie pośle, w Sanoku usłyszałem, że prezes Autosanu ustala Piotr Uruski. Czy to prawda? O, panie prezesie, no gdyby to tak było. Na pewno bardzo troszczymy się o Autosan i od czasu wizyty pani premier Beaty Szydło cały czas jest naszym oczkiem w głowie, ale naprawdę... Ale cały czas pod górkę. Cały czas pod górkę. No niestety w Polsce, w naszym kraju nie mamy wielkich tradycji motoryzacyjnych. Rynek autobusowy jest rynkiem bardzo trudnym. Ale na tym etapie jest tak, że Autosan nie upadł, funkcjonuje i produkuje. To, co ważne, to też o to, że staramy się, aby przejęła realnie Autosan Polska Grupa Energetyczna, bo jaki mamy dzisiaj problem? Problem mamy w tym, aby ktoś realnie zainwestował w Autosan, w maszyny, w nowoczesny park maszynowy, w rozwój Autosanu. Umiemy produkować autobusy. Umiemy produkować autobusy, ale chcemy to robić nowocześniej i taniej, bo rynek jest naprawdę trudny. Tu mamy do czynienia z Volvo, Mercedesem, Scanią, z gigantami rynku światowego i dzisiaj z małego miasteczka prowincjonalnego na Podkarpaciu stanąć do walki z tak ogromnymi markami jest naprawdę trudno. Uda się? Ja wierzę, że się uda. Podjęliśmy się tego zadania i na pewno będziemy... Bo to największa firma, największa z tradycjami firma w Sanoku. Na pewno będziemy walczyć do samego końca o Autosan, do upadłego. Panie pośle, to były plany na te 4 lata. Czy kolejne plany na kolejne 4 lata to jest dokończenie tego, czy są inne plany inwestycyjne dla Sanoka, ale nie tylko dla Sanoka, bo poseł to nie jest tylko poseł ziemi sanockiej, ale poseł ziemi podkarpackiej. Tak, ja już to coraz bardziej odczuwam, bo bardzo dobry, bliski kontakt mam właśnie z samorządowcami ziemi brzozowskiej, których bardzo serdecznie pozdrawiam, ziemi leskiej, z Bieszczadami. Dlatego w tej kadencji Sejmu udało mi się naprawdę rozwinąć kontakty, ale też dzięki temu rozwinięciu kontaktów poznać różnego rodzaju problemy, z którymi związany jest już cały nasz region. Więc rzeczywiście tych zadań rysuje się dość dużo. Mamy pewne plany związane z tym, aby szerzej zaistniała tutaj fotowoltaika. Była duża konferencja prezesa Polskiej Grupy Energetycznej i samorządowców z całego regionu w Solinie jakiś czas temu i w chwili obecnej rozpoczyna się procedura związana z weryfikacją działek pod fotowoltaikę. To są już takie projekty, które dotyczą szerszego terenu. Jest bardzo dużo zadań, ambicji. No, program Zielone Bieszczady. Program Zielone Bieszczady, ale też dużo zadań i ambicji właśnie na ziemi brzozowskiej. Tam jest bardzo duży potencjał i kapitał i ten potencjał trzeba wykorzystać dla rozwoju właśnie tych terenów. Więc myślę, że tych zadań jest bardzo dużo, ale są też takie zadania, które należy kontynuować. Myślę, że trzeba będzie kontynuować drugą część obwodnicy Sanoka przez San do drogi krajowej 28 biegnącej na Przemyśl.
marzy mnie się i nam się, myślę, w Sanoku, strefa inwestycyjna, którą też trzeba będzie ulokować. Są liczne sygnały od przedsiębiorców. Ale Sanok to jest kotlina, tam ze strefą inwestycyjną jest bardzo trudno. Tak, jest bardzo trudno. No ale dzisiaj dzięki inżynierii XXI wieku myślę, że poradzimy sobie z tym, aby na tyle spłaszczyć teren dzięki różnego rodzaju maszynom, że udało nam się to wszystko pozytywnie zrobić i doprowadzić do strefy inwestycyjnej. Panie pośle, to tak krótko, w 15 minut podsumowanie 4-letniej kadencji. Na koniec. Prosimy wyborców, żeby przyszli do urn 13 października? Tak, to bardzo ważne. Najważniejsze jest to, abyśmy byli 13 października w lokalach wyborczych i zagłosowali. Zróbmy to. Natomiast ja mam jeszcze też taki apel, żeby popatrzeć na to, co rzeczywiście realnie stało się na ziemi sanockiej, jak duża jest wartość związana z tym, że mamy swojego parlamentarzystę, jak dużo inwestycji trafiło centralnych do naszego terenu i ważne jest, aby nadal się nasz region rozwijał i żeby to się działo za sprawą również środków centralnych, które możemy zdobywać. Ziemia sanocka warta jest tego, żeby mieć swojego parlamentarzystę. No, jak widać. Dziękuję bardzo, dziękuję panu, a ja tylko przypomnę, że rozmawiałem z panem Piotrem Uruskim, posłem na Sejm PiS-u i Zjednoczonej Prawicy. Do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję panu, dziękuję państwu.